Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony ja, a przed wami kolejny odcinek z gry Plague in Evolve. No i właściwie w tym momencie mieliśmy zaczynać tryb wieloosobowy, rywalizację. Jednak ostatecznie troszeczkę sobie to opóźnimy. Oczywiście do rywalizacji przejdziemy, ale pierw postanowiłem, że przejdziemy do końca tryb jednoosobowy i główną grę. Ale została nam jeszcze Małpia Grypa i oczywiście Shadow Plague. No i dzisiaj, tak jak się pewnie domyślacie, zajmiemy się Małpią Grypą, czyli sztuczny wirus zwiększa intelekt małp nietestowany na ludziach. No i właśnie tak wygląda Małpia Grypa, czyli choroba sponsorowana przez film, materiał filmowy Planeta Małp. No i dzisiaj będziemy sobie właśnie ją przechodzić. Ogólnie Małpiej Grypy nie lubię, jakoś mechanika i konstrukcja całego tego patogenu jakoś mi nie odpowiada, ale nie jest to na pewno nic trudnego, więc dzisiaj na szybko pokażę wam, jak przejść Małpią Grypę, oczywiście na mega brutalnym. No i naszym celem, dość ambitnym, jest to zdobycie 5 gwiazdek. Myślę, że nawet może nam się udać. Małpia Grypa nie jest trudna, wystarczy gdzieś tam tak działać według pewnej taktyki, którą wam dzisiaj pokażę i tak naprawdę tutaj nic specjalnego nie powinno się stać. Jeżeli chodzi o modyfikację kodu genetycznego, to mamy tutaj skok metaboliczny, mamy tutaj czułość kortyzolu, mamy akwacyt, ekstramofil i razem silni. Więc jakby taki build myślę, że jest jednym z najlepszych, jakie można tutaj stworzyć dla naszej taktyki, którą będziemy tutaj robić na Małpiej Grypie. No i oczywiście naszym celem na mega brutalnym jest osiągnięcie 5 gwiazdek. Nie chciałem jeszcze zaczynać, bo chciałem sobie nazwać jakoś śmiesznie chorobę, więc walniemy sobie jeszcze raz, ok, zróbmy sobie nazwę choroby, to na pewno nie małpy. Dobra, no akurat nam się zmieściło, myślałem, że te 20 znaków to będzie za mało po prostu dla naszej nazwy, no ale to na pewno nie małpy. Ja myślę, że to dobra nazwa na naszą małpią grypę. No i gdzie sobie zaczynamy? Zaczynamy sobie do standardowe. Jeżeli ktokolwiek ogląda jakieś poradniki, jak przejść na mega brutalnym małpią grypę, to na pewno wie, że standardowo zaczynamy w Afryce Środkowej. No i właściwie od tego bierze się sporo różnych taktyk związanych właśnie z tym, jak ludzie przechodzą małpią grypę. Ja pokażę jedną z tych taktyk. Moja taktyka jest jedną z takich szybszych do przejścia Małpiej Grypy, więc jakby tutaj myślę, że problemów nie będzie. Wybrałem to taką najszybszą, jaką znam, dlatego że ten materiał idzie na YouTube, a na YouTube wiem, że wam się nie chce oglądać, nie wiem, filmu 30-minutowego, a takie taktyki to jakaś średnia. A ta taktyka, którą wam dzisiaj pokażę, nie dość, że jest dość dobra, to jeszcze uwiniemy się, myślę, że w jakieś niecałe 20 minut, chociaż taki jest plan, zobaczymy jak to wyjdzie. Oczywiście lecimy standardowo, no, nie będę także tłumaczył, jak dokładnie działa Małpia Grypa, bo to nie jest jakby film dla początkujących. No to jest film, tak jak właściwie mówiłem na początku serii, dla takich bardziej zaawansowanych graczy, którzy już delikatnie tutaj znają tą konstrukcję i po prostu chcą już zobaczyć, jak to funkcjonuje na najwyższym poziomie trudności w grze. Naszym celem, tak jak mówiłem, jest zdobycie 5 gwiazdek. Czy nam się to uda? Mam nadzieję, że tak. Robimy sobie oczywiście małpie kolonie, czyli dość standardowo i za 5 punkcików robimy sobie pierwszą kolonię. Okej, dobra, lecimy dalej. Jakby Małpia Grypa nie jest mega jakaś dynamiczna tutaj. To wygląda dość tak przeciętnie i jakby tutaj wielkich emocji raczej nie będzie. Właściwie ona ma podobną konstrukcję co do wirusa Naukrona, też jakby są takie różne jakby podziały, czyli ludzie zdrowi, właściwie w tym momencie ludzie zarażeni i małpy. Tutaj możemy sobie przeskakiwać między tym wszystkim F-ką. I tutaj nam pokazuje te statystyki dotyczące ludzi i dotyczące małp. Więc jakby to jest stosunkowo podobne właśnie do konstrukcji wirusa Neukrona. Jednak w przypadku wirusa Neukrona zdecydowanie gra jest na wyższym poziomie trudności i zdecydowanie jest ciekawsza. Jakby w wirusie Neukrona przede wszystkim podoba mi się to, jak wygląda cała rozgrywka, czyli później zombiaki się pojawiają, ludzie starają się ich zwalczyć w dość ciekawy sposób często. Więc jakby dla mnie zawsze wirus Neukrona był ciekawszym. W przypadku Małpiej Grypy zazwyczaj jakoś to strasznie mocno mnie podchodziło. Zrobimy sobie za chwilę kolejne kolonie, bo na podstawie ich właśnie będziemy tworzyć sobie punkciki DNA, właśnie na to jakby się tutaj kierujemy, więc robimy sobie kolejną kolonię, jeżeli oczywiście możemy. Możemy sobie zrobić w Afryce Zachodniej, ale to nas średnio interesuje tak naprawdę, Afryka Zachodnia. Tutaj nie chcemy robić kolonii, tutaj zdecydowanie nie chcemy robić kolonii. W
W takim razie lecimy dalej z naszym buildem i czekamy, aż będziemy mogli zrobić kolonię gdzieś indziej w tej Afryce. Bo Afryka Zachodnia nas nie interesuje, za chwilę właściwie zobaczycie dlaczego. Dobra, czy mogę zrobić gdzieś indziej? Nie mogę niestety robić jeszcze gdzieś indziej naszej kolonii. Dobra, możemy robić w Afryce Wschodniej, więc robimy tam od razu kolonię, żeby dostawać już kolejne punkciki DNA, które nam się tutaj przydadzą, bo potrzebujemy ich 29 na odporność na zimno na poziom drugi. No warto o tym pamiętać, ponieważ bardzo trudno jakby nasz patogen będzie rozwijał się w przyszłości w regionach zimnych. No więc warto pamiętać o tym, żeby zaopatrzyć go właśnie w tą odporność na zimno, na ten chociaż drugi poziom odporności. Czy mogę gdzieś jeszcze? Mogę zrobić już w Sudanie, więc zdecydowanie zrobię to. Widzę, że tutaj już mogę w Libii także to zrobić, naszą kolonię, więc jak najbardziej w Libii także zrobię tą kolonię. I jeszcze jedna kolonia i myślę, że będziemy mieli już fulla, jeżeli chodzi o kolonię. Później już za bardzo nie opłaca się tego robić. Oczywiście ten objaw jest jedynym objawem, który będziemy deewoluować, dlatego że on zdecydowanie nam tutaj przeszkadza. Czy możemy już to zrobić? Możemy już to zrobić, więc jak najbardziej usuwamy ten objaw. Jak na razie, jeżeli chodzi o objawy, które nam się zrobiły automatycznie, to nie jest najgorzej. Więc nie narzekamy na tą chwilę, no i lecimy dalej, czekamy na kolejne punkciki DNA i myślę, że dzięki nim będziemy mogli dalej się rozwijać. Ja myślę, że tą odporność na zimno powinniśmy zrobić za 39 już, bo później to oczywiście stopniowo będzie, koszty tego będą rosły, więc warto zrobić to gdzieś tam na początku, bo później może być po prostu z tym problem. To jest w ogóle dość ciekawa małpia grypa na mega brutalnym, ponieważ później dochodzimy do takiego poziomu, w którym niektóre ewolucje kosztują nawet do 200 punkcików DNA. W tym ranie raczej takich sytuacji nie będzie, bo ta taktyka nie przewiduje takich rzeczy, ale ogólnie dość ciekawe jest właśnie to, że zdarzają się takie sytuacje, więc to może być naprawdę ciekawe. Chociażby zazwyczaj taka sytuacja pojawia się w tutaj przetasowaniach genetycznych, aczkolwiek w naszej taktyce myślę, że tam zmieścimy się w tym progu 150 punkcików DNA na rozwinięcie czegoś, więc no to i tak są duże jakby kwoty, ale nie jest to już aż takie złe. Dobra, zrobiliśmy sobie to, przydałoby się zrobić może teraz odporność na leki na poziom drugi. Jakby to jest dość standardowe tutaj, więc wielkiej filozofii nie mam. Praktycznie każda taktyka małpiej grypie na mega brutalnym wygląda dość podobnie. No, moja jednak jest skierowana na dość szybszą wygraną. Co za chwilę zobaczycie, mam nadzieję, że się uda. Znaczy tutaj nie ma wielkiej filozofii, tutaj też nie ma nic trudnego, jakoś specjalnie w taktyce i w całej małpie grypie. Ja może bym teraz zrobił jeszcze jedną kolonię, bo potrzebujemy ich 5. Na to jeszcze potrzebujemy troszeczkę punkcików DNA. Dobra, możemy ją zrobić, zróbmy ją sobie w Angolii, dzięki telefon, że tutaj mi dajesz jakieś komunikaty. Dobra, więc teraz jakby będziemy już dostawać na bieżąco sporo punkcików DNA dzięki tym koloniom i będziemy mogli zająć się całą resztą, a dalej będziemy rozwijać sobie uodpornienie genetyczne na poziom pierwszy. Żeby tutaj przyszłe badania, które za chwilę, właściwie nie za chwilę, ale za pewien czas powinny się rozwijać już. No więc już będziemy mieli jakiś tam buścik na początek, no i oczywiście odporność genetyczną na drugi poziom za 58 punkcików to nasz kolejny cel, jaki tutaj będziemy musieli sobie ogarnąć, ale to nie jest jakby problem, dzięki tym koloniom będziemy na bieżąco dostawać tyle punkcików DNA, że to jakoś specjalnie długo nam nie zajmie zapewnienie sobie tej uodporności genetycznej. Jak na razie mamy czas, tutaj nie powinno być problemu ze strony leku, więc na tą chwilę możemy zająć się właśnie takimi rzeczami jak na przykład uodpornienie genetyczne. Dobra, to na pewno nie małpy. Myślałem, że też komunikat, że jednak stwierdzili, że to nie małpy, ale jednak nie, czyli że małpy owiniane za rozprzestrzenianie się w Afryce Środkowej. No wcale, że nie, no przecież choroba nazywa się to wcale nie małpy, więc jak wy możecie myśleć, że to małpy? Nie rozumiem zupełnie. Dobra, czekamy sobie na pierwotną świadomość, która też tutaj zdecydowanie nam powinna troszeczkę ułatwić rozgrywkę, później barwy wojenne, czyli dość standardowo, jeżeli ktoś gdzieś tam próbował przejść na mega brutalnym lub oglądał jakieś poradniki na YouTubie, jak przejść na mega brutalnym małpią grypę, to na pewno podobną taktykę gdzieś tam chociaż widział. Jednak zazwyczaj większość tych taktyk, które tutaj gracze podejmują, są takie dość długie, trwają około 30 minut zazwyczaj, a my właśnie skupimy się na tym, żeby rozegrać to troszeczkę szybciej. Ja nie chcę jakby 13 godzin przesyłać tego odcinka na YouTube, a
ani pewnie wy nie chcecie nie wiadomo ile siedzieć nad tym oglądaniem. Dobra, nie, no to zupełnie nas nie interesuje w tym momencie. To tylko by nam przeszkadzało i zbyt mocno zwracało uwagę na naszą chorobę, a także za szybko zabijało, a na razie nie potrzebujemy tak szybko zabijać. 39 punkcików, mamy już ukryte doświadczenie. No i teraz sobie zbieramy na zorganizowaną podróż, dzięki której dostaniemy się w regiony właśnie Ameryki Północnej, Południowej. Dobra, robimy to już, potrzebujemy 24 na kolejne. No i za chwilę będziemy się dostawać do Ameryki, a gdyby już opanujemy Amerykę, jeżeli chodzi o mapy, to będziemy przechodzić już typowo na ludzi. No i później już właściwie powiedzmy, że z górki jedyne co nam zostanie to zabijanie ludzi i zwalczanie leku, więc jakby później już nie ma żadnych problemów. Właściwie w całej tej taktyce, jeżeli dobrze zastosujemy całą tą taktykę, którą wam teraz pokazuję, no to myślę, że żadnych problemów, jeżeli chodzi o grę, nie będziecie tutaj mieli. Dobra, lecimy do Brazylii i lecimy do Stanów Zjednoczonych. Co my tutaj mamy? Jakie objawy? Czy to powoduje śmiertelność? Delikatnie, ale może być. Wydaje mi się, że ten objaw akurat może tutaj zostać. Ewentualnie lecimy do Stanów Zjednoczonych. No i myślę, że to by było właściwie na tyle. Teraz lecimy sobie, czy tutaj coś jeszcze potrzebujemy do szczęścia. Moglibyśmy zrobić małpi szał. Oby nam się przydał, ponieważ niedługo pewnie jakieś pierwsze laboratoria powstaną, więc lepiej już to zróbmy na przyszłość. No i teraz możemy już się przenieść tutaj i zacząć rozwijać sobie objawy typowo na rozprzestrzenianie się. No i za chwilę także zrobimy sobie przenoszenie się typowo na ludzi. No aczkolwiek na razie zrobimy sobie to dotyczące małp naszych. No i potem przejdziemy już typowo na ludzi, później przejdziemy na zabijanie tych ludzi, a później będziemy tylko po prostu walczyć sobie gdzieś tam z tym lekiem i go kontrolować, żeby był gdzieś tam na jakimś dobrym poziomie. Dobra, jeżeli chodzi o Amerykę, też ona już pada, nudności, okej, mogą być, nie ma problemów. Lecimy dalej. Czy Chiny? Chiny już padają. Bardzo dobrze, że Chiny padają, bo z Chinami mam często problem w tej taktyce, a widzę, że Chiny już będą opanowane przez małpy, więc z ludźmi także problemów za chwilę nie powinno być. Robimy sobie to, no i teraz zbieramy już punkciki na to, by małpy mogły zarażać ludzi. No i dzięki temu na pewno dostaniemy się praktycznie w każdy region świata. Dodamy sobie później powietrze. Właściwie później od razu zrobimy sobie powietrze na drugi i wodę na drugi, dzięki czemu na pewno dostaniemy się w każdy region świata. Potrzebujemy 46 punkcików DNA. Czy będziemy go mieli? Nie będziemy jeszcze mieli tylu punkcików, no ale dzięki temu gorączka, gorączka, gorączka. Niech będzie gorączka. Przechodzimy na ludzi, boom, no i atak tutaj punkcików na nas, skok metaboliczny właśnie w tym momencie pomaga nam najbardziej w całej rozgrywce. No i co teraz robimy? Teraz robimy sobie rozprzestrzenianie się za pomocą wody, a także powietrza. Za chwilę pójdziemy także na drugi poziom. Możemy już podróżować wodą, więc bardzo dobrze. No i za chwilę praktycznie będziemy już na całym świecie, dzięki temu, że nasze małpy potrafią zarażać ludzi. Jeszcze rozwijamy sobie to podróżowanie za pomocą wody, a także powietrza, więc dzięki temu praktycznie będziemy już na całym świecie i to nam zaoszczędzi sporo czasu, a także jakiegoś tam przyszłego wysiłku. 1% pracy nad lekiem to nie jest żaden problem. Tutaj na razie ludzie jakby dopiero się kapli, że to chodzi o małpy. A te małpy mamy już bardzo dobrze rozwinięte praktycznie na całym świecie, dzięki czemu w razie czego, jeżeli będą powstawały tutaj jakieś laboratoria, to automatycznie będziemy je niszczyć. I robimy sobie ekstremalny bioareozol za chwilę, dzięki któremu już w ogóle będziemy mieli kombo, jeżeli chodzi o rozprzestrzenianie się praktycznie na całym świecie. Potrzebujemy na to 51 punkcików DNA, to nie będzie problem, biorąc pod uwagę nasze kolonie, które ciągle rosną w siłę. Mamy jakby pierwszą placówkę badawczą, którą od razu niszczymy w Kazachstanie, dlatego że ona przyspiesza pracę nad lekiem, a także zabija nasze małpy tutaj, więc jak najbardziej to nas nie interesuje. Robimy sobie teraz objawy pod spowolnienie pracy nad lekiem. Dobra, zbieramy sobie punkciki, widzę, że tutaj coś powstało, już to niszczymy. Robimy sobie typowe objawy pod zmniejszenie właśnie zapalenie opon mózgowych. Zdecydowanie nie, musimy to jak najszybciej rozwalić, bo to za szybko zabija. Na razie nie potrzebujemy aż tak szybko zabijać, więc jak najbardziej to sobie zmniejszamy w tym momencie. I musimy teraz pilnować po prostu tych placówek badawczych, żeby one tutaj nic złego nam nie zrobiły. A reszta powinna dziać się już za nas, więc o, mamy tutaj jakąś kolejną placówkę, ale nie mamy punkcików niestety na nią. Dobra, już mamy wszystkie punkciki, więc ją po prostu tutaj rozwalamy. Czy nie możemy jej tutaj rozwalić? Nie możemy tutaj jej rozwalić. O kurde, to nie fajnie, to nie fajnie. Idziemy tam, małpy wysyłam już tam, żeby móc to jak najszybciej rozwalić. Bo to jak najbardziej, no to kurde, tutaj przyznaję, że delikatnie mi pokrzyżowano plany, dlatego że dzięki temu
Troszeczkę mi tutaj wszystko się spowolni. O kurde. Nagle chyba ludzie zmądrzeli. Tak mi się wydaje, bo rozpoczynają pracę w regionach, w których nie ma małp, więc one nie mogą niszczyć tych placówek badawczych. Ale za chwilę sobie to już zrobimy. Nowa Gwina już pada. No to zdecydowanie strasznie dużo straciliśmy w ogóle dzięki przez to. Strasznie słabo. Czy możemy już to zrobić? Dobra, rozwalamy te placówki badawcze. Strasznie dużo straciliśmy przez te moje. Właściwie nie moje, to nie miałem dużego wpływu na to, ale przez tą inteligencję gry, która postanowiła stworzyć te placówki badawcze w regionach, w których nie ma małp, co zdecydowanie mi tutaj pokrzyżowało delikatnie plany, no i przez to możliwe, że po prostu nie będziemy mieli jednak tych pięciu gwiazdek, które są gdzieś tam naszym celem tutaj w tej rozgrywce. Czy jesteśmy już na całym świecie? Madagaskar i Nowa Zelandia jeszcze nie. Dobra, na Madagaskar możemy się dostać bez problemów. Co w ogóle z Nową Gwineą? Nie Gwineą, tylko Nową Zelandią. Dobra, puścimy tam kilka naszych małp na przyszłość, żeby nie było żadnych problemów. Co możemy zrobić ewentualnie jeszcze? Możemy zrobić krwawienie z nosa. Czy to jest w ogóle... Nie, myślę, że biegunka będzie lepsza w tym momencie, ona da mi jeszcze troszeczkę śmiertelności, nie ma problemów. Pierwsze drony już tutaj latają, ale te drony w ogóle nas tutaj nie interesują. Przy okazji sobie przenieśliśmy tutaj kolonię, ale to także nie ma problemów, mamy jeszcze tutaj kolejną placówkę badawczą, którą już niszczymy. Na bieżąco trzeba o tym pamiętać, ponieważ później mogą być z tym jednak jakieś problemy. Dobra, możemy teraz właściwie czekać na przetasowanie genetyczne, gra jest już właściwie, powiedzmy, że wygrana. Nowa Gwina się zaraziła, lecą tutaj zarażeni. Mam nadzieję, że wystarczająco szybko. Myślę, że tak, nie ma problemów. Kombinacja magnes na muchy. Bardzo dobrze, to zwiększy naszą dotkliwość, zarażliwość, więc naprawdę fajnie. No i myślę, że dzięki temu już właściwie wygraliśmy całą grę. Mamy bardzo dużo punkcików DNA, ale jak widzicie, koszt przetasowania genetycznego to 139 punkcików. Więc właśnie o tym mówiłem. No i z tym jest duży problem, ale za chwilę sobie to zrobimy, to tam nie jest jakiś aż tak duży problem, nie przesadzajmy. Robimy przetasowanie genetyczne. Kolejne przetasowanie genetyczne to już troszeczkę mniejszy koszt, aczkolwiek to wzmocnione przetasowanie genetyczne kosztuje 152 punkciki DNA. I to jest gdzieś tam rekordzi, który tutaj mamy. O kurde, tutaj nas zaatakowali. Co mądra ta gra się zrobiła na mega brutalnym, wam powiem. Na innych poziomach trudności to nigdy jakby tak mądrze nie rozgrywali tego, nie rozgrywała tego gra, nie rozgrywał tego świat. No ale to nie jest jakiś problem, 29% pracy nad lekiem, Nowa Zelandia i Madagaskar, no to nie ma problemu, oni już padają przecież. Nie ma problemu, przetasowanie genetyczne, jeszcze sobie walniemy kolejne. Czy powinienem coś tutaj ewentualnie zrobić? Chyba tak. Zapalenie opon mózgowych zdecydowanie to za szybko będzie to zabijało. A dzięki temu już zdecydowanie powinniśmy dać sobie radę. Tutaj nasze małpy chyba padły przez tego drona, czy nie? Czy te małpy tutaj występują? Chyba nie właśnie. To może delikatnie spowolni zarażanie się, ale myślę, że to też nie jest jakiś większy problem. Chyba 126 punkcików DNA już tutaj nie uzbieramy w tej rozgrywce. Chociaż zobaczymy, nie no, 10 tysięcy osób, wątpię, żeby nam się udało tyle... 10 milionów osób, wątpię, żeby nam się udało aż tyle uzbierać. Ale no zobaczymy, może jeszcze kilka tutaj dostaniemy tych baniek i będziemy mogli sobie to ogarnąć. Nowa Zelandia też już pada, dobra. Dostajemy kolejną objawę pod zabijanie, co powinno delikatnie przyspieszyć ten cały proces. I cały świat jest zarażony już, więc właściwie gra jest wygrana. Pytanie, czy my zrobimy te przetasowanie genetyczne za 126? Potrzebujemy na to jeszcze kilka, 126, kurde bele, 5 punkcików, dobra, mamy to. Mamy przetasowanie genetyczne, ostatnie wzmocnione przetasowanie genetyczne. Powinno zrobić w ogóle już kombo 28% pracy nad lekiem. Dość dobre statystyki, jeżeli chodzi o ewolucję naszych tutaj genów. Jeszcze coś pewnie na koniec zrobimy sobie. Dobra, teraz powinniśmy zrobić coś na koniec. Zróbmy sobie to, bo daje to śmiertelność, więc zdecydowanie większy bonusik będzie do ostatecznego wyniku. Znaczy jeszcze coś zrobimy, już nic więcej nie zrobimy. Koniec gry, zwycięstwo. I teraz oto pytanie. To na pewno nie małpy stworzyły planetę małp, zwycięstwo. Oczywiście żaden człowiek nie przeżył na mega brutalnym poziomie trudności. Zobaczmy, czy będzie 5 gwiazdek. 5 gwiazdek. Kurde, jak to pięknie wygląda. Pierwszy raz w tej serii na mega brutalnym 5 gwiazdek, 678 tysięcy punktów, ponad 678 tysięcy punktów. Świetny run według mnie,
Dobrze mi poszedł za pierwszym razem, się udało na mega brutalnym, ale tak jak mówiłem, małpia grypa wcale nie jest aż taka trudna. Jeżeli tam gdzieś tam się zna te podstawowe konstrukcje działania całej tej mechaniki małpiej grypy, a także opanowało się chociażby tą taktykę, którą wam prezentowałem w tym odcinku. To by było na tyle. Dziękuję wam oczywiście bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. No i widzimy się w kolejnych na tym kanale lub na moim głównym kanale, do którego link znajdziecie w opisie. Trzymajcie się i yo!